Radio Kraków. Pisanie bloga cała reszta .pl, dla ciebie było rodzajem znalezienia takiego wentylu od bycia mamą, bo jednak bycie mamą, trojga dzieci jednocześnie, trojaczków, no to jest ekstremalne wyzwanie i człowiek potrzebuje oddechu, takiego momentu, kiedy poświęci się tylko sobie. Tak, to, to prawda. Ja zaczęłam bloga pisać wtedy, kiedy zdałam sobie sprawę, że każdy mój dzień jest podobny do następnego i że ja kiedyś mi się to zleję w jedną, w jedną całość. I blog na początku był rodzajem swojego takiego jakby pamiętnika. Natomiast od roku, jak postanowiłam, że ten blog ujrzy, ujrzą, no bo na początku dopisałam, nie ukrywam tego dla siebie i dla kilku znajomych. Natomiast od stycznia 2015 roku, kiedy założyłam fanpage na Facebooku i zaczęłam ten blog, tak jakby tego bloga promować, promować w jakiś sposób i wychodzić z nim do ludzi, to wtedy przestał być Formą pamiętnika, ale też terapii dla siebie samej, żeby właśnie dostrzec, żeby jakoś zebrać swoje myśli na temat macierzyństwa, na temat dnia dzisiejszego, świata dzisiaj, bo też poruszam różne tematy motywacyjne. Bardzo często wracam do tych swoich tekstów, bo mimo, mimo tego, że znam je na pamięć oczywiście, bo piszę je, redaguję, jestem sama dla siebie korektorem, to czasami też wracam do nich, właśnie w momentach zwątpienia czy jakiejś słabości, czy do tego, żeby sobie przypomnieć, co się działo kiedyś tam, bo zawsze jakieś tam wątki, Prywatne na, tym, na tych, tych, tych tekstach są. I też rzeczywiście w maju zeszłego roku pożegnałam się z korporacją, w której pracowałam prawie 10 lat. Pożegnałam się z jedną chyba z lepszych prac, które kiedykolwiek miałam, ale no dzieci niestety tak mi chorowały, że było to bez sensu, bo nie byłam ani w domu w 100%, ani w pracy w 100%. I w dniu, kiedy musiałam iść do pracy, bo miałam ważną konferencję, kiedy moje dzieci miały zapalenie płuc i ja to zapalenie płuc skonsultowałam z nianią i z lekarzem przez telefon, to stwierdziłam, że chyba priorytety mi się gdzieś pogubiły i wtedy zrezygnowałam z pracy. Ehm, nie żałuję tej decyzji. Ehm, zresztą bardzo wiele tekstów na moim blogu jest na ten temat. Ehm, najsłynniejszy to chyba Droga Mamo w pracy, Droga Mamo w domu, <laughs> który do teraz jest cytowany w, i był cytowany nie, niejednokrotnie przez wiele osób, różnych autorytetów również, jeśli chodzi o wychowanie dzieci. Ta decyzja o rzuceniu pracy albo pójściu do pracy po urlopie macierzyńskim zawsze jest trudna i żadna z nich nie ma plusów, nie, ma, nie, ma, nie wygrywa. Jest, są i plusy Nie ma tutaj. tej lepszej sytuacji. Nie ma, nie ma albo bo tej zawsze dorszej. będziemy sobie myślały, czy jako, jako mamy, czy postąpiłyśmy dobrze, że zostawiłyśmy nasze półroczne dziecko, żeby iść do pracy marzeń, bo ktoś nam zaproponował. E, Awans, ale on musi być dokładnie teraz, bo mam takie przyjaciółki, które miały dokładnie taką sytuację. Czy to, że zostałyśmy z dzieckiem trzy lata, bo chciałyśmy go wychować, i wtedy zdecydowałyśmy się, na przykład na kolejne? Nigdy i myślę, że to nie jest tylko dylemat kobiet, ale w ogóle rodziców, czy, czy to jest dobra decyzja? Nikt, żadna z nich nie jest.